No to jest dziecko niepełnosprawne i dziad zrobił mu krzywdę tylko, bo chyba pobił mu telefon, no tak jak Mareczek. No typowo. No to co? No to jeszcze gorzej, tak będzie musiał odkupić. No. No i on dzwoni do mnie, u mnie się telefon wyładował, ja nie mogę, dupę mi zawraca, cały czas. Dzisiaj znowu chyba nie będę spać, bo... No ale jak jest durny, po co mu oddawał ten telefon? Po co? Przy siebie. To był syn, nie? Wiadomo, że to inna była procedura wtedy. No i daję mojemu inżynierowi, a mój inżynier tak czyta i mówi do mnie: Panie Andrzeju, gratuluję panu. Niech się pan nie martwi. Pójdę wszystko, pozałatwiam sam. Rzeczywiście następnego dnia już na stole miałem podpisane zgodę na to, że mogę wystąpić z tego zakładu pracy tam, który był okupowany przez wtedy wojsko, bo to wszędzie tam ta policja była, ta milicja, która była SBM, która tam towarzyszyła nam na każdym kroku. Także załatwił mi to bez niczego. No, ale trudniejsze było powiedzenie rodzinie. Rodzina nic też nie wiedziała. No i teraz zwołałem ich jednego dnia w sierpniu, gdzie żeście przyjechali wszyscy. To przyjechali, poszliśmy do kościoła, wróciliśmy, obiad, po obiedzie zawsze była kawa, legomina, to mama robiła, no i w końcu już tą legominę kończymy, a siostra mówi, no to po co Ciaś tu wezwał? To powiedz, o co chodzi. No więc nieśmiało zacząłem mówić, no bo słuchajcie, żenię się. Żadne nie przyprowadzał, co to za jedna, co to za wybranka, no w końcu byśmy chcieli ją poznać, nie? A ja mówię, ale słuchajcie, ale tak żenię się inaczej. Jak to inaczej, nie? No wstępuję do zakonu.
cisza nastała, grobowa. Pamiętam, że słyszałem, jak mucha leciała po mojej twarzy. Było słychać wszystko. Tak, po takiej chwili dosyć długiej ciszy moja siostra, starsza ode mnie, ale młodsza, bo mam dwie siostry, nagle do góry wyskoczyła i mówi: o, jak fajnie, rzuciła mi się na szyję, ucałowała mnie, ale inni wszyscy tacy mnie, mieli rodzice grobowe. Mówię, za dwa tygodnie przyjeżdżam, no to pożegnamy się i już odchodzę, nie? No i wyszedłem szybko z domu, żeby dalej tam nie uczestniczyć, się płacą, czy się nam przysłuchają, nie wiem, co tam dalej się działo, bo nikt im potem nie powiedzieli o tym, co się działo. Ale za dwa tygodnie wracam do domu, z sercem bijącym. Nie mówię, to teraz to dopiero będzie, nie? Jak już wtedy było tak smutno i szklawe oczy, wszyscy mieli szklane oczy, mówię, to teraz dopiero będzie. No i idę, przyjeżdżam do domu, a tu znowu miłe zaskoczenie. Wchodzę, a oni mówią: szybko, tam łazienka, wykąpać się, raz, dwa, trzy, tutaj już ubranie wyprasowane, koszula, tak. Wszyscy jedziemy za chwilkę, jest msza święta za ciebie zamówiona, cała rodzina zwołana. No i w ten sposób mi tak zaskoczyli, za co Panu Bogu byłem bardzo, bardzo wdzięczny. No i pojechałem na tą mszę świętą, przez prawo zresztą też nie wiedział, kto to za jeden, co idzie do jezuitów, bo akurat ksiądz wikarii wypisywał zaświadczenie, że jestem katolikiem. No i pojechaliśmy na tą mszę świętą. No i wszyscy potem po tym mszy świętej mówili: o, do jezuitów, najcięższy zakon, nie mogę lżejszego wybrać. Ale ja żadnych innych nie znałem, wreszcie w ogóle nie wiedziałem, że są tacy wtedy, nie? Wiedziałem, tylko są jezuici, byłem jezuitów na tych rekolekcjach organizacyjnych, potem miałem styczność tylko z jezuitami, ja myślałem, że tylko jezuici są na świecie, nikogo więcej nie ma. No to gdzie mam dzielić? No wybrałem, żeby nie przyjęli. No żeby nie przyjęli jeszcze. Cóż to zrobić? Taki to, a to tylko część historii mojego życia. No wiem, było tych rzeczywistości, bo wiele więcej. Ojciec Andrzej Lemierz, jak słychać, 25 lat życia kapłańskiego plus to życie, które rozpoczęło się historią powołania w stanie wojennym. Pełnia radości, pełnia szczęścia i dobrego humoru, który pozostał w tych relacjach i w tych opisach. Nic tylko naśladować i iść na rekolekcję albo na czuwanie. Drugi temat czy wątek naszych rozmów z tym miłosierdziem Ojciec to stowarzyszenie akcji Miłosierdzie imienia ojca Stefana Dzierżkę. Pan prezes Stanisław Tuc, czym jest to stowarzyszenie? To stowarzyszenie jest grupą osób, które no ja to jadę z BUF-u, z biblioteki, przecież wiadomo, że Polaczki się wylegują i śpią za darmo, uczą się za darmo w Polsce i szpanują, a to wiesz, Anglika udać, Amerykanina udać, wiesz, Mormonów jakich nie ma, wiesz, księcia z bajki udać. Z normalnego życia, kiedy znaleźli się poza takim nurtem, który dało im możliwość zarobkowania i godnego życia, żeby po prostu tym ludziom można było w jakiś sposób pomóc. Jakim człowiekiem był ojciec Stefan? No to jest sobie poznać dla Kalisza wyjątkowo zasłużona i wybitna. To jest człowiek, który całkowicie się poświęcił do pomocy dla ludzi, dla bliźnich. Był tutaj i był kapelanem Solidarności. Także tutaj to jest osobowość wyjątkowo znana i ceniona w Kaliszu. Pańskie pierwsze spotkanie z ojcem? No to właśnie było, znaczy może nie pierwsze, ale to takie może najbardziej znaczące to było takie właśnie w momencie powołania, spotkania właściwie. I na tym spotkaniu została podjęta decyzja, żeby takie stowarzyszenie powołać. Pani Jolanta Tyszkowska? To samo pytanie, stowarzyszenie. Akcji Miłosierdzia. Powiedziano, że pani jest taką główną szefową tego wszystkiego, mimo że prezesem jest pan Stanisław. Ty dziadu, ty pierdolony, ty debilu, skurwysynie. Powiedziane. Uważam, że w każdej grupie role są tak wyznaczone,
że no nie masz, tak powiem, że ty jesteś ważniejszy czy mniej ważny. Po prostu w zależności od tego, co kto może dla danej właśnie grupy załatwić, to po prostu działa i załatwia. No wiadomo, że w takim stowarzyszeniu musi być prezes, wiceprezesostwo, sekretarz, skarbnik. Natomiast no to nie ma, że tak powiem, na tyle wspólnego, że no ktoś załatwia mniej czy więcej. Tak jak powiedziałam, w zależności od tego, jakie są możliwości, to po prostu i dane zadanie, no to po prostu się je wykonuje. Czy pani też jest od 25 lat w stowarzyszeniu? No ja za Stefana znam jeszcze wcześniej. Zawsze mówiłam, że miałam to szczęście, że miałam dwóch ojców. Jednego mojego taty biologicznego, a moim drugim ojcem był ojciec, taki ojciec duchowy, ojciec właśnie Stefan, który bardzo często był gościem również w moim domu. Jakim człowiekiem był? No, dziad okradł i jeszcze teraz telefon rozebrał, bo to wiesz, można rozebrać. No i tu, i co? No i co? No i co? I są nagrania, no i co debilowi możesz powiedzieć? No. Mówiłam ci, nie nieść dziadowi, bo w Warszawie pełno dziadów chciwych, chytrych. I on myślał, że dziecko niepełnosprawne nabierze, no i może i każdego nabrać. Ale wiesz... Bo na tej zasadzie, słuchaj, ale dziecko może się być smutne i może do Wisły skoczyć, bo pewnie to zrobi. Taka robota. Był osobą taka bardzo dobrą, to może nawet nie takie określenie, bo miał ogromne serce, ogromną charyzmę, ale był również osobą, która wymagała. On wymagał bardzo dużo od siebie. I wymagał od nas wszystkich, którzy żeśmy się z nim zetknęli. Jak na przykład powiedział, słuchaj, to trzeba załatwić i tak dalej. Jak mu się powiedziało tak, to nie można było potem przyjść i powiedzieć, no ale tego się nie załatwił. Więc to była osoba bardzo prostolinijna, bardzo uczciwa i nastawiona właśnie na drugiego człowieka. Stowarzyszenie Akcja Miłosierdzia na przestrzeni ostatnich 25 lat. Jak bardzo zmieniło się to bycie miłosiernym, czyli jak bardzo zmienił się człowiek, któremu się pomaga, jak bardzo zmieniły się akcje charytatywne, akcje pomagania drugiemu człowiekowi, czyli na ile w społeczeństwie zmienił się wizerunek człowieka potrzebującego? Wydaje mi się, że zmienił się bardzo, dlatego że 25 lat to niby niedużo, ale jednocześnie to jest prawie jedno pokolenie. Tutaj do nas na samym początku przychodziło około 50 osób. Dzisiaj jest około 250. I dzisiaj trafiają do nas również dzieci, właściwie już dorosłe osoby, które wtedy były dziećmi. Czyli to jest takie jakby pokoleniowa, że tak powiem, pomoc. No cieszymy tutaj się, żeśmy z prezesem wcześniej rozmawiali. Można powiedzieć, że wiedza była przekazywana dokładnie, dziedzicznie. Dokładnie. Było to dla nas, no mówię, my żeśmy nawet nie wiedzieli, jak to ogarnąć, że tak bym to powiedziała, bo byliśmy pierwszą organizacją w Kaliszu i to cieszę się, że możemy teraz to głośno powiedzieć, która zorganizowała pierwszą Wigilię dla osób potrzebujących. I to tak jak na początku ojciec Stefan mówił, słuchaj, wiesz, ale tam rok, dwa lata, może trzy maksymalnie będziemy, a potem to się wiesz, to już nie będzie w ogóle potrzebne. Niestety, no rzeczywistość jest taka, jaka jest i ilość osób potrzebujących tej pomocy przez ostatnie 20 lat wzrosła ogromnie. Teraz jeszcze tylko dopowiem, że bardzo się cieszymy, że jest ten 500+ na dzieci, bo w tym momencie chcemy jakby zmienić formę pomocy, bo uważamy, że rodziny, które no, dostaną te pieniądze na dzieci, mogą sobie w jakiś sposób w tym momencie poradzić, a chcielibyśmy, że tak powiem, w tej chwili tą naszą pomoc, już nie całkowicie, bo wiadomo, że każdy przypadek jest inny. My tego nie traktujemy tak jak w urzędzie, że tak, i tak dalej, tylko zupełnie inaczej do tego podchodzimy. Chcielibyśmy zająć się osobami w tym momencie starszymi, którym jest naprawdę bardzo trudno. A tak jeszcze wracając do samego początku, to co powiedziałam, ta nasza pierwsza Wigilia to było 50 osób.
Organizowaliśmy to wtedy w lokalu też takim zaprzyjaźnionym Adria, którego już niestety nie ma, i z właścicielami. Wtedy było 50 osób, ale przy czwartym roku działalności mieliśmy 250 osób i był problem, jak te osoby tam posadzić. A dlaczego żeśmy to organizowali? Dlatego, że zawsze na takim spotkaniu naszym był ksiądz Stanisław, biskup Stanisław Napierała. On od samego początku współpracował tutaj znakomicie z jezuitami, z ojcem Dzierżkiem i zawsze przychodził na nasze spotkania. No też byliśmy pierwszą organizacją, która zorganizowała również spotkanie z okazji Świąt Wielkiej Nocy. I również jakby te same rodziny przychodziły. Tylko że w pewnym momencie żeśmy stwierdzili, że no chyba nie ma sensu zwoływania takiej ilości osób nawet na pół godziny czy na godzinę. Że chcielibyśmy to zrobić w ten sposób, żeby tym ludziom pomóc, żeby oni rodzinnie mogli spędzać święta. Czyli albo talony, bo generalnie nie dawaliśmy nigdy gotówki. Były to albo talony na zakupy w sklepach, ewentualnie na początku również, jak nie było talonów, no to żeśmy wtedy organizowali paczki żywnościowe, które żeśmy potem dawali. Bo uważaliśmy, że no, nie chodzi o zrobienie gdzieś tam spotkania, nawet gdzieś z biskupem, parę minut i tak dalej, bo oni się tylko cieszyli, jakieś paczki i tak dalej. Chodziło o to, że święta mają być dla rodzin w domu, w ich domach rodzinnych, żeby zrobić wszystko, aby mieli święta w domu rodzinnym. Pomoc osobom potrzebującym to też więź i wspólnota z nimi, jak również więź i wspólnota między tymi osobami. Jak pani by rozwinęła ten wątek i taką myśl? To znaczy tak, dzisiaj tu już znamy niektórych, tak jak powiedziałam, że to przychodziła kiedyś matka, dzisiaj przychodzą jej dzieci już ze swoimi dziećmi. To jest jakby jeden wątek, bo to tak nie można uogólniać, bo nie wszyscy tak są. Czasami są to na przykład sąsiedzi, gdzie jeden otrzymuje pomoc i wie, że jest taka możliwość, no to na przykład przysyła do nas sąsiadkę. Mówi, słuchaj, no tam się zapisz, tam się zorientuj. To jest coś takiego. Czasami przychodzą zupełnie osoby z ulicy, które też no, mamy czasami problem, bo chcemy generalnie wszystkim pomóc, ale zdajemy sobie też sprawę, że no, czasami ta pomoc może nie być właściwie wykorzystana. I też mamy taką świadomość, że też mamy wtedy dylemat. Jeden z ojców Kościoła mówił, że jałmużna musi się spocić w swoim ręku, zanim ją dasz, czyli trzeba się długo zastanawiać i też napracować, by właściwie pomóc. Jak pani podsumuje 25 lat zdobywania mądrości w pomaganiu drugiemu człowiekowi? Zwłaszcza temu, którego się... Co to gadanie, baranie? Co to jest potrzebujący z mojego miasta? Co to potrzebujący? Dziady chodzą do kościoła, wiesz, dziecko niepełnosprawne, okradł telefon, sobie rozłożył i wszystko jest jambia, pisze, ale to, po co ten telefon mu dawał? Ale tak w Warszawie, tutaj na Sulejkowskiej, też myśmy głosiły, kiedyś jako babcie odwiedzały, ale na górze mieszkała matka z synem, to on ten Mirek taki, zapraszał ludzi, okradał. Miała tych swoich podopiecznych, bo ona ich najlepiej po prostu znała, no ksiądz po kolędzie gdzieś chodzi, prawda, i tak dalej, i to o to chodzi. Więc my, że tak powiem, ponieważ jezuici nie są parafią, ale no tutaj dość dużo osób z rejonu przychodzi, więc nie ukrywam, że nawet żeśmy kiedyś po prostu chodziliśmy po domach i sprawdzaliśmy sytuację tych osób, mówiąc wcześniej, że po prostu no, no też chcemy wiedzieć, czy ta pomoc, a w ogóle na przykład niektórzy potrzebowali meble. No to była taka sytuacja, że żeśmy od nich mieli informację, co na przykład potrzebują, w jaki jeszcze sposób inny można im pomóc. Na przykład płaciliśmy za gaz, za energię elektryczną, kupowaliśmy węgiel, płaciliśmy dzieciom za książki. Dziecko nie miało za sobie jechać na przykład do kliniki, do Wrocławia, to kupowaliśmy bilet i płaciliśmy za badania lekarskie na przykład. Kupowaliśmy leki. Także pomoc, że tak powiem, była różna w zależności od potrzeby po prostu. Nic nie ma w tym Simply Market, dziadostwo. Mi Boże, no można powiedzieć, że staraliśmy się zrobić tak, żeby ta pomoc trafiała właściwie. A czy trafiała? No nawet jeżeli gdzieś tam nie trafiała, ja zawsze mówię i ktoś wykorzystał, to trudno. Tak, pani Jolanta Tyszkowska. Dom charytatywny imienia Jana Pawła II, pani Teresa Wierzbicka.
czym jest ten dom charytatywny, kiedy powstał, kim są jego podopieczni, kim są jego kim są prowadzący, bo podopieczni mieszkańcy, ale kim są prowadzący? Dom powstał 10 lat temu. 11 w maju minęło. 11 lat temu powstał. Przebywają ludzie, którzy potrzebują pomocy. Bezdomni, chorzy również. Pomagać to trzeba wiedzieć, jak pomagać. Jak trzeba umieć pomagać, bo to wiesz. Pomagamy, mają nocleg, mają wyżywienie. Idź, idź, dziaduwo, głupoty gadasz, oni na Marszałkowskiej śpią i dobrze jest im tak. Po co to pieprzy? Takie pomagać. Pomoc posłowi rządzącej dotyczącego... Trzeba umieć pomóc, a nie tak gadać. Nawet samo słowo bezdomni, bezdomni, bo ty dom, no oni bezdomni. Samo takie dzielenie żydowsko-katolickie jest nie na miejscu. Już fopa zrobiła dziaduwa i już bezdomni. To jest nie tak dalej. Każda kolejna władza, prawda, chce uszczęść z tych oszczędności Polaków. Minister Morawiecki wychodzi i mówi wprost, zabierzemy wam 35 miliardów złotych i przekażemy na Fundusz Rezerwy Demograficznej, prawda? Nie wiadomo, na co wydamy. Wicemarszałek Tyszka podkreśla też, że jego ugrupowanie nie akceptuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego reformy OFE przeprowadzonej przez koalicję PO-PSL. Sędziowie wydający wyrok w listopadzie zeszłego roku uznali, że środki przekazywane do funduszu nie były środkami prywatnymi, ale publicznymi. Działa już Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa. Jego zadaniem ma być szybka wymiana informacji między państwowymi i prywatnymi instytucjami. Centrum będzie działało całodobowo, a jego pracownicy na bieżąco będą koordynować pracę w zakresie bezpieczeństwa w sieci, wyjaśnia minister cyfryzacji Anna Strzyżyńska. Współpraca zarówno biznesu, jak i organów administracji, sprawna współpraca osiągana dzięki temu, że jesteśmy w jednym miejscu i skupiamy się na jednym zadaniu, jest najbardziej skuteczna i to właśnie ta współpraca jest naszym celem. Warszawskie Centrum skupia specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa z różnych branż, od sektora bankowego i energetycznego, po operatorów kolejowych. Pracownicy będą też na bieżąco konsultować się z resortami siłowymi i służbami specjalnymi, zapowiada pełnomocnik do spraw cyberbezpieczeństwa generał Włodzimierz Nowak. Jesteśmy naprawdę w okresie, w którym trzeba zrobić bardzo dużo. To wszystko spowoduje, że nasycenie środkami elektronicznymi i sprawy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni staną się naprawdę bardzo istotne, a wszelkie zakłócenia tych systemów będą dokuczliwe dla zwykłych obywateli. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji w ubiegłym roku wzrosła liczba najpoważniejszych incydentów w sieci. W sumie naliczono ich prawie 1500. W trzech miastach Arabii Saudyjskiej doszło do zamachów samobójczych. Zginęli według wstępnych danych dwaj funkcjonariusze sił bezpieczeństwa, a dwie osoby zostały ranne. Zamachy te wyglądają na skoordynowaną kampanię ataków w momencie, gdy Saudyjczycy przygotowują się do uroczystego zakończenia Ramadanu, pisze agencja Reuters. Do eksplozji... Ja mam teraz włączone, bo tutaj miałam naburczenie. Także ty po mnie nie powtarzaj, nie kombinuj, bo ty kręcisz. Ja zadzwonię do twojej matki, ciebie tam wsadzą i będziesz, wiesz, kłamał. Po co ci to kłamać? Przecież ja mam włączone naburczenie. No to ja nie słyszę, że dzwonisz. Ty po mnie powtarzasz i tralala, tralala. Taki głupi jesteś, jak i ten cały ten Krzysiek. Po co ty zadać, że on jest porąbany? Jest ślad, jest nagrany. I on nie wyjdzie z tego. Elektronika jest chytrzejsza i policja jest chytrzejsza, jak on sobie myśli. Informacje sportowe. Krzysztof Sendecki, zapraszam. Kamil Glik jest kolejnym polskim piłkarzem, który w przyszłym sezonie zagra w Ligue 1. Obrońca reprezentacji Polski przeniósł się z Torino do AS Monaco. Z trzecią drużyną Ligi Francuskiej podpisał 4-letni kontrakt. Wczoraj mistrz Francji Paris Saint-Germain oficjalnie potwierdził, że do Paryża z Sewilli przybywa Grzegorz Krychowiak. To nie koniec możliwych transferów, chociaż teraz o tych z Italii. Media we Włoszech podają, że Napoli jest bardzo zainteresowane pozycją
pozyskaniem Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika. Klub zmienia także jeden z najlepszych polskich siatkarzy. Bartosz Kurek wybrał jednak bardziej egzotyczny kierunek i zagra w Hiroshima Thunders w lidze japońskiej. Spotka tam m.in. kapitana reprezentacji Polski Michała Kubiaka, który będzie występował w Panasonic Panthers. Tymczasem w NBA Kevin Durant ogłosił, że przenosi się z Oklahoma City Thunder do Golden State Warriors. Tam wspólnie ze Stephen Curry'm mają poprowadzić wojowników do mistrzostwa ligi. Wimbledon już bez Agnieszki Radwańskiej. Polka przegrała po pasjonującym trzysetowym pojedynku z Dominiką Cybulkową. Słowaczka zagra w ćwierćfinale z Jeleną Wiesniną. Najciekawiej zapowiada się jednak starcie Angeliki Kerber z Simoną Halep. W najlepszej ósemce są też siostry Williams. A u panów w ćwierćfinale czeka nas starcie Rogera Federera z Marinem Ciliczem. Ciekawie powinno być także w meczu Andy'ego Murray'a z Jovildredzem Tsongą. Pogoda. W nocy zachmurzenie małe, jedynie na wybrzeżu oraz na północnym wschodzie. Początkowo zachmurzenie umiarkowane oraz duże i tam miejscami przelotne opady deszczu lub burze. Temperatura przeważnie od 8 do 12 stopni. Wiatr w czasie burz porywisty. W dzień przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 19 do 26 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok FM. Jest on średniej urody, ale bardzo wysmukły i chudy. Ma włos czarny, brodę rzadką i temperament suchawy. Prócz języka polskiego mówi jeszcze po łacinie, po włosku i po niemiecku bardzo biegle. W sprawach okazuje rozum i zdolność. Nie będąc pochopnym ani do dzieł wojennych, ani do spraw pokoju, acz obmyśla tak jedne jako i drugie, nosi się jednostajnie. Zawsze długo i czarno, co niektórzy przypisują tęsknocie po drugiej małżonce. Miał dotychczas trzy żony. Pierwszą córkę Ferdynanda Cesarza, drugą szlachciankę litewską zwaną Barbarą Radziwiłłówną, poddankę swoją, którą osobliwie miłował. Trzecia zaś, dziś żyjąca, jest siostrą pierwszej żony. Z żadną z nich nie miał potomstwa. Mieszka zwykle na Litwie, najczęściej w Knyszynie. Tyle sprawozdanie ze stanu Królestwa Polskiego złożone świętemu Piusowi V papieżowi na dworze Zygmunta Augusta za swoim powrotem z Polski. Podpisano Juliusz Rogeri, nuncjusz apostolski. Jest rok 1568. Król właśnie Knyszynowi nadaje prawa miejskie magdeburskie. Knyszyn się rozwija, ma ratusz, cerkiew, łaśnie i brukowane ulice. Król Knyszyn sobie upodobał, spędzi tu pół tysiąca dni, stąd królestwem i Litwą zarządza i tu umrze za 4 lata. Tymczasem porzućmy Knyszyn i ruszajmy na południe, do Lublina. Ostatni z Jagiellonów, bezdzietny i bezdzietnością swoją rozgoryczony, bo choć krzyżem przed ołtarzem padał, to ani żona, ani kochanki dziedzica mu nie dały. Pozostawia po sobie inne niż syn dzieło. Będzie się zwać Unią Lubelską. Zwołuje 2 sejmy, koronny w Lublinie, litewski w Wołyniu. Dyskusję o zacieśnieniu Unii datowanej od krewy, od małżeństwa Władysława Jagieły z Jadwigą Andegaweńską toczy się od dłuższego czasu. Ale Litwini hamletyzują, raz chcą, a raz nie. Wreszcie po wielomiesięcznych deliberacjach, królewskich fortelach i terytorialnych przesunięciach powstaje Rzeczpospolita, a w lubelskim kościele świętego Stanisława rozbrzmiewa dziękczynne Tedeum. 4 dni później akt lubelski zostaje ratyfikowany. Jest 4 lipca 1569 roku. L'anno di Greco me arriverà. Avec mon girlfriend accompagnera. Zagarezzonce grande plezura. Boże, Boże! Dziaduwo, dawno nie puszczałaś takich piosenek angielskich, to możesz cały czas tak gadać. Tok FM, cały czas gadaj. Po co ci te piosenki puszczać? No, tak, tak robią. Kombinują, proszę Państwa. Nie mają dla ludzi dobrej nowiny, Ewangelii, dobrego słowa. Nic nie mają, tylko taką puści piosenkę, wiesz... Po co ci ten ksiądz Rydzyk i ten ksiądz obgadują tych księży, a w sumie w nic nie wierzą, to jeszcze ja w coś wierzę. To tu jest o czym mówić. A oni w nic nie wierzą, a ksiądz Rydzyk ich interesuje i jakiś biskup.